Raz, 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 raz. Otwieram 45. sesję Rady Gminy w Wydrzecu Podlaskim. Witam Państwa Radnych. Pozwólcie, że w Państwa i swoim imieniu przywitam Wójta Gminy Wydrzec Podlaski, Pana Krzysztofa Adamowicza. Witam Zastępcę Wójta. Witam Panią Skarbnik. Witam Panią Oświaty. Witam Panią Mecenas. Witam Panią Inspektor. Witam Pana Informatyka. Witam Państwa Sołtysów. Witam redaktorów realizujących transmisję z obrad sesji. Przejdziemy teraz do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzenie podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad pozycję? Tak, Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił o wprowadzenie w punkcie czwartym jako podpunkt F uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających pomnik przyrody Dąb Alojzy. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze propozycje do porządku obrad? Nie słyszę. Przejdziemy teraz do wprowadzenia do porządku obrad w punkcie czwartym podpunktu F uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających pomnik przyrody Dąb Alojzy. Przejdziemy do głosowania. Stwierdzam, że podpunkt został wprowadzony do porządku obrad. Przejdziemy teraz nad przegłosowaniem całego porządku obrad wraz z podpunktem F. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzenie podpunktu B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy ewentualnie są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji z bieżącej działalności. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Może rozpocznę od kwestii związanych z dodatkiem węglowym. Mianowicie już od momentu ogłoszenia, iż taki dodatek będzie przysługiwał wszystkim tym, którzy opalają węglem i spełnią kryteria, w wysokości 3000 zł rozdzwoniły się telefony do Urzędu Gminy. Ja chcę tylko przypomnieć wszystkim i za pomocą środków masowego przekazu poinformować, że w chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą dodatku węglowego. Dopiero ta ustawa będzie podstawą do podjęcia działań przez gminę związanych z obsługą spraw dotyczących wypłaty uprawnionym mieszkańcom dodatku węglowego. Proszę śledzić stronę Urzędu Gminy, gdyż ta informacja, od kiedy i w jakiej formie i z jakimi wymogami będą musieli zmierzyć się nasi mieszkańcy, podamy przez stronę internetową oraz poprzez media. Wiemy już dzisiaj na pewno, że jednym z kryteriów będzie złożenie deklaracji o tym, czym ogrzewają mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli ktoś złożył tą deklarację w okresie od lipca 2021 do końca czerwca 2022, to wypełnił ten obowiązek i nie musi już jej składać.
Natomiast osoby, które nie wypełniły tego obowiązku, a według statystyk podawanych na stronie ministerstwa na dzień 29 lipca tylko 44% naszych mieszkańców takie deklaracje złożyło, muszą oni złożyć deklarację mimo upływającego terminu, gdyż niezłożenie deklaracji będzie wykluczało z dodatku węglowego. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Również gmina zamierza przystąpić do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i będziemy informować naszych mieszkańców poprzez zebrania oraz spotkania o tym projekcie. Kilka spraw związanych z realizacją zadań przez Radę Gminy. Po pierwsze, gmina Międzyrzec Podlaski zgodnie z uchwałami Rady Gminy zakupiła działkę o powierzchni 0,766 hektara w Międzyrzecu Podlaski na Balladyny za kwotę 206 tysięcy złotych oraz zakupiliśmy działkę w Halansach na poszerzenie chodnika za kwotę 5 tysięcy złotych. Podpisano umowę w zakresie poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Środki te są środkami unijnymi z firmą usługowo-remontową z Łukowa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku po byłym gimnazjum w Jelnicy. Również ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane w budynku po byłej szkole podstawowej w Berezie. Realizacja, otwarcie, zakończenie tego postępowania widzimy w sierpniu 2022 roku. Informuję również wszystkich Państwa, że gmina Międzyrzec Podlaski w lipcu odstąpiła od umowy z wykonawcą Polska Ekologia Przetargi na realizację instalacji kolektorów słonecznych. Firma od października nie przystąpiła do realizacji zadań i jednocześnie ogłosiliśmy nowy przetarg na to zadanie. Nie rezygnujemy z tego przedsięwzięcia. Ogłoszono również przetarg na termomodernizację budynku po budynku świetlicy wiejskiej w Maniach. Chcę również Państwa poinformować, że trwają prace przy budowie linii kablowych w ramach projektu wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, zadanie trzecie. Również trwają prace przygotowawcze związane z realizacją przebudowy dróg i mostów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Przygotowujemy dokumentację i przygotowujemy się do przetargu na zadanie drugie z Nowego Ładu. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu pierwszego. Z początkiem sierpnia 21 seniorów z terenu gminy Międzyrzec Podlaski zostanie objęte opieką na odległość w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na 2022 rok. 21 osób starszych otrzymają opaski bezpieczeństwa. Będą one wyposażone w funkcję przycisku bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z Centrum Obsługi i opiekunami, również funkcje
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, puls i saturacja. Jest to projekt pilotażowy w gminie Międzyrzec Podlaski w tym roku. Niewątpliwie, proszę Państwa, mam również do przekazania dwie dobre informacje, mianowicie Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe na realizację wydawnictwa związanego z 50-leciem gminy Międzyrzec Podlaski. Dofinansowanie pochodzi z lokalnej grupy działania, a kwota to 32 272 zł. Również dofinansowanie otrzymało stowarzyszenie działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę otrzymało środki w wysokości 50 tysięcy złotych na publikację Gmina Międzyrzec Podlaski, na szczęście, przewodnik turystyczny. Z tego miejsca chcę Państwu polecić najbliższy weekend, mianowicie w sobotę o godzinie 18 zapraszamy razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury do Zaścianek na projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2022, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na potańcówkę przy kapeli Tęgie Chłopy. Start o godzinie 18. Gminny Ośrodek Kultury na potańcówki na terenie gminy Międzyrzec Podlaski otrzymał dofinansowanie w wysokości 32 tysięcy złotych. Z kolei w niedzielę o godzinie 15 w Pościszach kończy się program Lato w Teatrze, realizowany wspólnie z Instytutem Teatralnym imieniem Zbigniewa Raszewskiego, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez 2 tygodnie 17 uczestników w wieku 12-18 lat wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnego pisania, warsztatach improwizacji teatralnej i warsztatach wokalnych prowadzonych przez specjalistów, zorganizowanych w formie półkolonii letnich. Każdy z nas 31 lipca w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pościszach o godzinie 15 będzie mógł obejrzeć efekty finałowe projektu pod tytułem Kim jestem? Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Nie wpłynęły żadne... Stałych mają jakieś przekazania? Dalszej części posiedzenia. Dziękuję. Rozpoczęliśmy punkt 2 porządku obrad. Przystępujemy do rozpoczęcia punktu 3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych. Żadne pismo już nie wpłynęło, więc uważam, że też punkt 3 zostaliśmy zrealizowany. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na 2022 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Po stronie dochodów zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów odsetek na rachunku bankowym w kwocie 12 tysięcy. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 184,50 zł. Wpływy z odsetek środki na rachunku bankowym RFIL-u w kwocie 15 tysięcy. Wprowadzenie dochodów z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, subwencja w kwocie 54 052 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 800 zł. Wpływy z odsetek GOPS 2326,04 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o 500 zł.
wprowadzenie dochodów o środki pochodzące z funduszu pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć w kwocie 1217,76 zł, zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na zadania oświatowe o kwotę 54 052 zł, dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja wojewody nr 334 z dnia 20 lipca w kwocie 52 339 zł. Jest to dotacja na dodatek osłonowy. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w kwocie 67 939 zł 11 groszy. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w kwocie 9208,6 groszy. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, zadanie 3 w kwocie 379,75 groszy. Oraz zmniejszenie dochodów majątkowych, jest to zmniejszenie w zadaniu monitoring sieci wodociągowej w gminie Międzyrzec Podlaski o kwotę 500 tysięcy złotych. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco. Zmiany w ramach wydatków bieżących, zakup usług pozostałych w rozdziale mienia komunalnego, przeglądy budynków gminnych, zwiększenie o 10 tysięcy, zwiększenie środków na wkłady własne w ramach programu Erasmus Plus w publicznej szkole podstawowej w Tłuszczu o 13 tysięcy, zabezpieczenie środków na energię elektryczną w publicznej szkole podstawowej w Halasach o kwotę 25 tysięcy, zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych przy szkole podstawowej w Halasach o 40 tysięcy, środki będą przeznaczone na naprawę schodów. Środki, wprowadzenie środków na wkład własny w ramach programu Erasmus Plus w szkole, w publicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy w kwocie 69 148 zł 96 groszy oraz zwiększenie środków o 10 tysięcy w szkole podstawowej w Kożuszkach na przebudowę ogrodzenia przy szkole. Ponadto wprowadzenie po stronie wydatków środków pochodzących z funduszy pomocy, jest kwota 1217 zł 76 groszy na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć, subwencja z przeznaczeniem na zadania oświatowe w kwocie 54 052 zł, wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja wojewody lubelskiego nr 334 z 20 lipca, jest to dotacja w kwocie 52 339 zł, jest to dotacja na dodatek osłonowy. Pozostałe zmiany w ramach wydatków bieżących są to przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach budżetu jednostki. Zmiany w ramach wydatków majątkowych przedstawiają się następująco. Zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację zadania aktywna tablica przy szkole podstawowej w Rudnikach w kwocie 8750. Zwiększenie środków na realizację zadania w ramach projektu Wspólnie tworzymy kluby seniora w kwocie 260 tysięcy. Zwiększenie środków z tytułu zwiększenia dotacji w zadaniu inwestycyjnym program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w kwocie 67 939 zł 11 groszy. Wprowadzenie dotacji dla OSP Rogoźnica z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w kwocie 579 tysięcy 80. Ponadto wprowadza się autopoprawkę. W projekcie uchwały Rady Gminy dokonuje się następujących zmian. Po stronie dochodów rozdział 754-95, paragraf 097 zwiększa się o 240 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy. Ponadto dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 855-02, paragraf 201, zmniejszenie o kwotę 4120, zwiększenie o tą samą kwotę, z tym, że jest to zmiana pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet za życiem. Jest to zmiana zadania. Po stronie wydatków zmiany w autopoprawce przedstawiają się następująco. Zmiany w ramach wydatków bieżących to rozdział 705, paragraf 421, zwiększenie o 20 tysięcy. Rozdział 705, paragraf 417, zwiększenie o 17 tysięcy. Rozdział 705, paragraf 411, zwiększenie o 3 tysiące.
rozdział 705, paragraf 412, zwiększenie o 400 zł. Wprowadzenie po stronie wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, rozdział 750, 95, paragraf 421, 240 zł. Zmiana w planie dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr 342 z dnia 25 lipca. Zmiana polega na zmianie zadania. Jest to zwiększenie z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet za życiem. Zmiana 855.02 na 855.02 zmiana następuje tylko zadania. Zmiany w ramach wydatków majątkowych z tytułu zabezpieczenie środków na realizację zadania, opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, zadanie 1 w kwocie 150 tysięcy, jest to rozdział 616, paragraf 605, rozdział 905, paragraf 605 z dziewiątką, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu montaż instalacji OZE w gminie Międzyrzec Podlaski, zadanie 1 w kwocie 190 400. Pozostałe zmiany są to zmiany w GOPS-ie, przesunięcie pomiędzy paragrafami, rozdział 853, 95, zmniejszenie paragrafu 4300 o kwotę 1700 zł, natomiast zwiększenie paragrafu 421 o kwotę 1700 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały zmianę do budżetu. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo radni, są jakieś uwagi do zmian do budżetu? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, panią skarbnik. Wieloletnią prognozę finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych projektem uchwały oraz zmian w wykazie przedsięwzięć. Wykaz w zadaniu monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 800 tysięcy. W zadaniu wspólnie tworzymy kluby seniora, zwiększenie limitów w roku 2022 o kwotę 259 900. Zadanie program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 67 939,11 zł oraz wprowadzenie zmiana limitów w zadaniu poprawa infrastruktury drogowej w gminie Międzyrzec Podlaski, zwiększenie limitów wydatków w roku 2023 o 3 259 240,80 zł oraz w roku 2024 zwiększenie o kwotę 137 234,04 zł. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały wieloletnią prognozę finansową. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo radni, są jakieś pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zaścianki. Przedkładałem Wysokiej Radzie uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości w miejscowości Zaścianki. Mieszkaniec gminy zamieszkały w Zaściankach złożył wniosek z prośbą o zamianę działki będącej jego własność na działkę stanowiącą własność gminy oznaczoną jako droga. Prośbę swą motywując tym, iż prowadzi działalność rolniczą, posiadając kilka działek w sąsiedztwie, a droga przebiega pośród tych działek, co
co może rodzić problemy w rozwijaniu przez niego działalności. Chciałbym nadmienić, że mieszkaniec zadeklarował, iż poniesie wszystkie koszty związane z zamianą nieruchomości, jak również z operatu szacunkowego wynika, że działka gminna jest działką o niższej wartości niż działka wnioskodawcy. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są pytania. Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie się podpunkt C w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie czwartym. Zmiana uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Międzyrzec Podlaski. Przedłożona uchwała wynika z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, która przewiduje szereg zmian dotyczących działalności szkół, przedszkoli, w tym dotyczących zatrudniania specjalistów. Mianowicie do katalogu specjalistów zostaje dodana kategoria pedagoga specjalnego, która do tej pory nie była regulowana w prawie miejscowym. Przedkładamy uchwałę, która reguluje tę kategorię w wymiarze 22 godzin. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały uchwałę. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt D w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie czwartym. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2022-2023. Połączone komisje opiniowały uchwałę. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo, na nie są jakieś pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt E w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu F w punkcie czwartym. Uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających pomnik przyrody Dąb Alojzy. Szanowni państwo, Wysoka Rado, chciałbym przypomnieć, że temat Dębu Alojzy jest już procedowany po raz kolejny podczas obrad Wysokiej Rady. Na jednym ze spotkań z wykonawcami autostrady w kwietniu założono, iż będziemy szukać wspólnego rozwiązania pozwalającego na zachowanie tego pomnika przyrody, jak i sprawną realizację inwestycji drogowej. I w związku z tym, iż w drugiej połowie lipca bieżącego roku do naszego urzędu wpłynął wniosek wykonawcy z opinią dendrologiczną proponującą rozwiązania dotyczące przebiegu drogi technicznej zmienionego, jak również zakresu prac, które pozwolą na zachowanie nienaruszonej żywotności pomnika przyrody, przedkładamy Radzie stosowną uchwałę. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały uchwałę. Opinia połączonych komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo, radni, są jakieś uwagi do uchwały? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5. Wolne wnioski. Proszę bardzo, jeśli są jakieś pytania. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 45. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu.